Persa Old Profes z pucharem prezesa Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. Zielonogórzanie w pożegnalnym turnieju drugiej ligi futsalu przy Szafrana w trzech meczach zdobyli 7 punktów i odnotowali remis z gospodarzem turnieju AZS-em Mosir, zwycięstwo 5-0 z Kuprum Polkowice i 5-1 z Orlikiem Mosina. Takie mieliśmy też nastawienie, żeby nie dać sobie wbić dużo goli, ale też powalczyć z nimi, pozostawić dobre wrażenie. Mam nadzieję, że to nastawienie właśnie zaprocentowało tym wygranym turnieju. Turniej był okazją do podsumowań, a sezon zwieńczył pojedynek dwóch najlepszych zespołów. Już pierwszoligowy Kuprum Polkowice uległ rewelacji rozgrywek z Zielonej Góry. Najmłodszy zespół w stawce pod kierownictwem trenera Macieja Góreckiego wygrał na zakończenie sezonu 3-2 i w turnieju był ostatecznie drugi. Dzisiaj Persa świetne zawody rozegrała. Zabrakło nam, pierwszy mecz zabrakło nam, jakby powiedzieć, trochę koncentracji, bo nie mogliśmy trafić na czystych sytuacjach. W czystych sytuacjach nie mogliśmy trafić, i przegraliśmy tylko bilansem bramek. Nagrody za indywidualne osiągnięcia w zakończonym sezonie odebrali król strzelców Michał Bartnicki, 23 gole w 16 meczach. Najlepszy bramkarz Grzegorz Duda, Kuprum Polkowice. Oraz MVP ligi Sebastian Jankowski z kostrzyńskiej Celulozy, nieobecny podczas rozgrywanego turnieju.